Hej, witam was bardzo serdecznie, moi drogi koleżanki i koledzy. Mam nadzieję, że kaweczka już jest. Dzisiaj będziemy sobie porównywać przez cały dzień dwa lekkie podkłady. Jeden z nich to jest krem BB, drugi to jest taki krem tonujący, więc zaliczyłabym ich do podobnych kategorii. Pierwszy z nich to będzie Bourjois Healthy Mix BB Cream Anti Fatigue, a drugi to będzie Estée Lauder Day Wear. Oba te produkty dostałam, ale już wam powiem, jaka jest ich cena i jakie są ich zadania. To jest podkład, oba będę mówić na to podkłady, chociaż to jest taki Tinted Moisturizer, to jest taki BB Cream, ale będę na to mówić podkłady, bo jeżeli coś nakładam na twarz, to jest dla mnie podkładem. Więc oba te podkłady mają być lekkie. To nie jest nic w stylu Double Wear'a, to nie jest nic skryjącego, to jest coś, co możemy nałożyć na buzię, na dzień lecieć, nie martwić się o zapychanie porów, nie każdy chce nosić szpachle codziennie, ja też. Powiem wam szczerze, że lubię testować podkłady. Jeżeli znajduję coś, co jest lekkie, a długo się utrzymuje, to czemu by nie? Zwłaszcza, że ja bardzo lubię, polubiłam ostatnio mojego All Nightera z Urban Decay, którego jest recenzja na moim kanale. Nie recenzja, kłamie, test na żywo. Ale to nie jest podkład, którego chciałabym nosić codziennie. Oprócz tego ostatnio testowałam również Essence Insta. Jeżeli jesteście ciekawe, to jest cała playlista z testami podkładu, więc zapraszam. A dzisiaj będziemy sobie testować właśnie te oto produkty. Dzisiaj na połowie twarzy mam BB krem z Bourjois, a na drugiej połowie mam Estée Lauder, więc w kolejnej części tego filmu zobaczycie, jak nakładam, jaka jest konsystencja, jakie są moje pierwsze wrażenia, a pod koniec filmu zobaczycie, jak te podkłady mi się sprawdziły. Powiem wam, że jeżeli chodzi o cenę, to różnica jest diametralna. Ten BB krem z Bourjois kosztuje od 25 do 35 zł, w zależności od tego, gdzie kupujecie. Z tego, co patrzyłam na cenę, to właśnie takie są ceny, więc zostawię wam linki. A jeżeli chodzi o Estée Lauder Daywear, to już jego cena to jest ponad 100, około 140 zł, więc cena jest przeogromna i ja zawsze sprawdzam opinię kosmetyków na wizażu, więc jak weszłam sobie na wizaż, już wam mówię, co pokazują. I na wizażu ten produkt jest hitem. Nie czytam, nie czytałam i nie chcę czytać opinii na temat tego kremu, dlatego że chcę mieć swoją opinię. Ale jeżeli chodzi o taki ogół oceny, to ma 4,5 gwiazdek na 5, na 244 recenzje, 48 osób powiedział, że jest to ich hit i 79% kupi ponownie. Więc jak sobie wejdziecie na wizaż, to właśnie coś takiego możecie zobaczyć. I jeżeli chodzi o opis tego produktu, to jest to lekki, delikatny krem BB wzbogacony kompleksem witamin C, A, E, B5. Produkt gwarantuje 24 godziny komfortowe nawilżenie skóry. Krem wyrównuje kolory cery, dodaje jej blasku, niweluje oznaki zmęczenia, więc to jest to. A jeżeli chodzi o tego Daywear'a z Estée Lauder, to ten produkt ma dużo mniej recenzji, bo ma tylko 25 recenzji, ma 3,8 gwiazdek i 56% kupi go ponownie, więc też nie chcę i nie radziłabym się kierować tymi opiniami, dlatego że dużo więcej osób kupiło ten niż ten, aczkolwiek ten Bourjois jest hitem wśród wielu, wielu was i to jest właśnie podkład, który dostałam od mojej koleżanki Ani, którą serdecznie pozdrawiam, która właśnie mi go oddała, bo to jest jej ulubieniec i ona nie znalazła lepszego kremu BB. Ja wam powiem szczerze, że ja mam w planie zamówić sobie jakiś koreański krem BB, ale bardzo chętnie te przetestuję. I teraz tak, jeżeli chodzi o opis tego Estée Lauder, to już powiedziałam, że cena to jest 145 zł. Ogromna różnica. Pojemność jest 50 ml, a tu jest pojemność 30 ml, ale to i tak tej ceny nie uzasadnia. Jeżeli chodzi o opis, to jest krem, lekki krem koloryzujący, dostępny w 4 odcieniach. Ma za zadanie chronić i nawilżać, czyli tak jak z Bourjois, kryć drobne niedoskonałości i wyrównać kolory cery. Formuła jest delikatna, transparentna, doskonale nawilżająca. W składzie znalazły się antyoksydanty, a także cząsteczki optycznie wygładzające, odbijające światło. Obietnice producenta są dość podobne, oba mają wyrównować kolory, oba mają nawilżać, oba mają nam niwelować doskonałości, niedoskonałości i mają być oba lekkie. Więc zabieramy się za testowanko. Zacznę sobie może od Bourjois. Upsi.
Dobra. Nałożę tą samą ilość, przynajmniej spróbuję. Kolor podkładowy. A może sobie na tę stronę? Czy ja to powinnam robić pędzelkiem czy rękami? Normalnie ja zawsze krajobrazy rozcierałam rękami, ale wiem, że są osoby, które rozcierają też krajobrazy pędzelkami. Ale wyobraźmy sobie sytuację, chyba za dużo nałożyłam. Wyobraźmy sobie oj, kurca, fuk, słuchajcie. Chyba będę musiała sobie jednak poradzić pędzlem, bo cholera, nałożyłam coś niedużo. Dobra, na szyję. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że spieszymy się rano, tutaj kaweczka nam stygnie. To jest bardzo podkładowe. Aha. Bardzo podkładowe. Pachnie przyjemnie. Nuta Healthy Mixa. Tego zwykłego podkładu. Jeżeli chodzi o krycie, na pierwszy rzut oka, no to jakieś krycie tutaj jest. Ale jest bardzo przyjemny w konsystencji, jak rzeczywiście krem. Jest jasny. Fajny kolor. Nie jest szary, bo czasem kremy BB potrafią być szare. Cera wygląda bardzo ładnie. Kolor jest rzeczywiście wyrównany, możecie sobie porównać tu, a tu. Różnica. No jest duża różnica. Fajnie. Me gusta. Ciekawe, czy ten krem BB można stopniować, ale nie. Dzisiaj robimy jedną warstwę, żeby było o naturel. A na drugą stronę nałożymy sobie tego Double Wear'a. Boże. Day Wear'a. Z Estée Lauder, dlatego mi się to myli. I tutaj widzę, konsystencja jest całkiem inna, bo ona jest w postaci zielonego kremu. Kojarzy mi się to z tymi kremami L'Oreal BB, które właśnie zmieniały kolor pod wpływem ciepła i zmieniały kolor na skórze. Nic się nie dzieje. Dzieje. To zaczyna ciemnieć. Czekajcie, no. Im dłużej wmasowuję, tym bardziej on ciemnieje, widzicie to? Ale to nie ma w ogóle krycia w porównaniu do tego. What? Dobra. Nie mów hop, póki nie przeskoczysz. Ciężko jest pomalować pół twarzy. Okej, okay, czyli to jest przejrzyste i dopiero na twarzy to tak jakby dobiera koloru. Przeciągnę sobie to też na szyję. Okej, okay, to jest całkowicie inny produkt, ale gdybym miała na przykład porównać nawilżenie, no to ta Double Wear strona to jest dużo bardziej nawilżona, a jak nakładałam Bourjois, to zdawało mi się, że Bourjois jest mega nawilżający, a jednak ten Double Wear jest bardziej, ale zobaczcie, co się dzieje. On po prostu ciemnieje. Nie wiem, czy on ciemnieje, czy on ociepla, bo są osoby, które mówią, że że są takie właśnie kremy, które ocieplają. No ale wygląda to śmiesznie, ja tak będę chodzić. Zobaczcie, jest tu się robią plamy, po prostu jak taki samoopalacz trochę. No dobra, powiem wam, że na pierwszy rzut oka w ogóle dało mi to co prawda odrobinę koloru więcej, widać tutaj na szyi różnicę, że jest ciemniejszy. Nic mi to nie przykryło. Wyglądam na pewno dziwnie. Także widzicie sami. No nie podoba mi się ta strona. Ta mi się podoba. Cholera, no i co teraz? No i co teraz? No, będę musiała chodzić jak taki matą. Ale słuchajcie, może ja sobie trochę dołożę. Może to jakoś to krycie da się zbudować. Ale to straszne plamy się tu robią. Dla kogo to jest? Do jakichś po prostu dziewczyn z Brazylii chyba tylko, które są opalone. Nie podoba mi się to w ogóle. Nie podoba mi się to w ogóle. No ale co, no będę musiała tak chodzić. Ale z drugiej strony widać, że ta skóra jest taka promienna, ale no nie ma krycia i kolor jest taki do bani. Wiecie co, ja muszę sobie dokończyć makijaż i ja sobie o tym muszę pomyśleć. Może jak przypudruję i wszystko zrobię, to będzie lepiej, przede wszystkim może będzie inaczej. Więc ja się zabieram za kończenie makijażu i wrócę do was już po skończonym make-upie.
My God. Kaweczka jeszcze jest? Wróciłam już. Już się całkiem pomalowałam. Tak, już się wysuszyła pańcia, już się pomalowała. I przychodzę z opinią. Słuchajcie, nie używałam żadnej bazy pod podkład. Użyłam tylko mojego kremu na dzień, Asoa, którego teraz używam. I muszę wam powiedzieć, że teraz jak nałożyłam resztę makijażu, z tego co widzę, to zdaje mi się, że ten podkład Bourjois nie podkreśla tak porów jak ten podkład z Estée Lauder. Na pewno ma lepsze krycie. Zdaje mi się, że buzia jest bardziej wygładzona na Bourjois. Na tym Daywearze zrobiły mi się troszeczkę plamy w porównaniu do tej strony, chociaż aplikacja była taka sama, produkty były takie same, pudru użyłam tego samego, wszystko będziecie mieć w opisie, także widzicie? Tu jest jakaś plama, a tutaj tego nie ma. Więc mamy godzinę za 15:11 dopiero, no i będziemy się widzieć w update'ach. Słuchajcie, ziomeczki, przychodzę z update'em, jest godzina za 10:02 i robimy sobie quality control. No, moim zdaniem strona Bourjois wygląda dużo lepiej. Zdaje mi się, że mamy po prostu plamy. Zobaczcie. A to Bourjois wygląda dużo, dużo lepiej. Jeżeli chodzi o świecenie, to nie widzę, żebym była jakoś mega przetłuszczona czy coś. No, także tak się prezentuje buzia po kilku godzinach. I wrócę do was prawdopodobnie za 2-3 godziny zobaczyć kolejny update. Witam was moi kochani, mamy już godzinę za 20:20, 7:40. Nie jestem pewna, o której zaczęłam ten test. Zdaje mi się, że około 11, 12, 11, liczę, że minęło około 8 godzin. Ja się nie poprawiałam, nie pudrowałam, nie odciskałam sebum, widzę tutaj, że się błyszczę. Mam również przed sobą ring lampę, która naprawdę odbija bardzo mocno światło i jeszcze ten błysk potęguje. Przybliżę sobie tutaj lustereczko i muszę wam powiedzieć, że błyszczę się na obu stronach, ale zdaje mi się, że tutaj w kamerze nawet to widać, że lewa strona, czyli tu gdzie mam double Estée Lauder, ta strona się bardziej błyszczy. Nie wiem, czy to też widać. Ja sobie nie odcisnę sobie jeszcze, ale chcę wam pokazać z bliska, bo to co widzę w lusterku, to jest to, że podkład z Estée Lauder dużo gorzej wygląda na twarzy w tym momencie niż ten z Bourjois. Zauważyłam, że tak bardziej się rozwarstwił, jest bardziej widoczny, pory są bardziej widoczne, natomiast tutaj on tak jakby się lepiej trzyma. Pańciu, zaczekaj chwilkę, ja sobie teraz odcisnę sebum, niestety nie mam bibułek, mam turecznik papierowy, więc sobie wezmę warstwę. Pies był grzeczny, cały dzień przysięgam wam i teraz spał. I teraz ja zeszłam na dół, włączyłam kamerę i on już szaleje. Ogólnie to muszę przyznać, że jestem w szoku, że oba tak lekkie produkty utrzymały się na mojej mieszanej cerze, która jest tłusta właśnie w strefie T, co widać oczywiście, ale i tak wygląda bardzo dobrze. Odcisnę trochę tego sebum, jeszcze stąd, nie? Myślę, że jak na 8 godzin na taki lekki krem BB wygląda to nieźle. Strategicznie standardowo z brody już mi zszedł i z nosa też mi zszedł, ale to jest całkowicie normalne, jeżeli ma się cerę tłustą, cerę mieszaną. Myślę, że tutaj wszystko lepiej się trzymało niż tu, po tej drugiej stronie, tu jest tania strona. Myślę, że to widać, że ta cera, nie, ciekawa jestem, czy to widać, no teraz wy widzicie, ja przy edytowaniu też będę widzieć. Wcześniej już wam mówiłam, że po tej stronie, gdzie był Estée Lauder, te produkty zrobiły większe plamy, trochę gorzej te inne produkty się zachowywały. Także muszę wam powiedzieć, że chyba mamy zwycięzcę, może nie chyba, ale na pewno
BB krem z Bourjois. To jest rzeczywiście bardzo ciekawy podkład, bardzo ciekawy produkt, więc jeżeli jeszcze nie próbowałyście i szukacie jakiegoś podkładu o lekkim kryciu, który jest nawilżający, bo nie czuję, żeby moja cera była jakaś ściągnięta, czy bym czuła coś na niej, to jak najbardziej tak. Jestem na tak. Jeżeli chodzi o ten daywear z Estée Lauder, no to kosztuje 140 zł, no i... No, jakbym miała porównać do gwiazdkowo, no to temu bym dała 2,5-3 gwiazdki, bo miał więcej minusów niż plusów. Co prawda dobrze nawilżał i fajnie ocieplał tą buzię, ale nie miał żadnego krycia. Tak naprawdę tych doskonałości nie niwelował, tylko zdaje mi się, że jeszcze bardziej je podkreślał. Muszę przyznać, że ten krem BB z Bourjois jest jest bardziej komfortowy niż ten podkład z Essence Instapop, więc jakbym miała jeszcze porównać te dwa drogeryjne podkłady, to ten jest dużo lepszy, dlatego że czuć to działanie takie nawilżające, jest leciutki. I jestem bardzo ciekawa waszej opinii na temat tych produktów. Tego wam nie polecam w ogóle, uważam, że to jest strata pieniędzy. Za to ten BB krem z Bourjois Healthy Mix to jest wow, odkrycie i na pewno skuszę się po więcej. Ania mi powiedziała, od której dostałam ten podkład, że on nie jest dostępny w Wielkiej Brytanii. Część z was mi napisała, że jest dostępny w Wielkiej Brytanii, więc będę musiała sprawdzić w Butcie czy tam w Superdragu. Jak nie, to za niedługo mam wyjazd do Polski, na pewno się zaopatrzę. Ale tak, bardzo fajny podkład. Szczerze wam polecam, myślę, że jak będzie jakaś promocja w Rossmanie, to trzeba będzie się zaopatrzyć w kilka buteleczek, ale on i tak nie jest drogi. Zobaczcie, ja wam zostawię linki do Ceneo, bo w Ceneo tam widziałam, mają naprawdę fajne ceny, od 25 zł do 35, ale za 20 kilka złotych można go znaleźć i ja powtarzam, mam kolor light. Bardzo, bardzo mi się podoba. Wow! Jeżeli jeszcze nie sprawdzałyście tego BB kremu, to koniecznie spróbujcie. Ja już mówiłam na wstępie, że ja się jeszcze czaję na jakiś krem koreański, ale to jest bardzo fajny, lekki, drogeryjny BB krem, który jednak ma jakieś tam krycie. Bardzo fajny. Ewa approved, a Double Wearowi musimy powiedzieć bye bye. Tak, Baziu, bierz go, bierz, zjedz, smacznego. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj ze mną. Jeżeli wam się spodobał film, oczywiście proszę o kciuka do góry i subskrypcję, jeżeli jesteście tu nowi. Zapraszam do oglądnięcia innych recenzji na moich kanale. Jak zawsze proszę was w komentarzach, żebyście pisali propozycje innych podkładów, kremów BB, które chciałabym przetestować, bo jeżeli chodzi o testy, to ja raczej będę testować na tym kanale podkłady, nie będę testować pudrów, nie będę testować róży, szminek, pomadek, chyba że będzie coś takiego naprawdę wartego, ewentualnie paletki, ale myślę, że testy podkładów to jest coś, co jest potrzebne na YouTubie. Niby tego jest trochę, ale za dużo też nie ma tych testów podkładów, więc ja jak najbardziej jestem chętna na nagrywanie takich rzeczy. I co? Z wami się żegnam. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam sobie przetestować te produkty. Obu Aniom bardzo dziękuję, bo Estée Lauder dostałam od drugiej Ani, więc bardzo dziękuję. No niestety okazał się trochę niewypałem. Aczkolwiek podejrzewam, że jak się ma ciepłą karnację, opaloną karnację, bezproblemową karnację, to ten daywear z Estée Lauder może się komuś sprawdzić. Ale 145 zł... Za tą cenę macie Double Wear, jeżeli chcecie szpachle. No, koniec mojej produkcji. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Buziaczki. Bye!